Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu słyszymy w liturgii psalm 91. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego spoczywa, mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam, bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia strzały, co leci, ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ni moru, co niszczy w południe, choć 1000 padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy. Ciebie to nie spotka. Albowiem Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego. To fragment oczywiście, który przytoczyłem, a my bardziej znamy ten psalm w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego jako pieśń Kto się w opiekę odda Panu swemu. Bóg ma moc. Ma taką moc, że jest gotów, jest zdolny dokonać rzeczy niemożliwych. Ile mamy sytuacji w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie szło 10 tysięcy przeciwko 100 tysiącom, tak? I ci, których było mniej, okazywali się o wiele silniejsi. Dawid pokonał Goliata i tak dalej. Masa różnych sytuacji, bitew, w których wydawałoby się, jedna strona była na straconej pozycji, ale właśnie dzięki temu, że zaufali Panu, byli w stanie odnosić wielkie zwycięstwa z o wiele większymi i o wiele mocniejszymi przeciwnikami. Tego, myślę, doświadczamy, gdy patrzymy też na bohatersko broniący swojej ojczyzny naród ukraiński. To jest przecież jak walka Dawida z Goliatem. Armia licząca 150 tysięcy rosyjska, jest to zaledwie ponoć 15% ich liczebności. Oczywiście ci, którzy się tam bronią, potrzebują naszego wsparcia i modlitwy. Ale także dla nas, niech ten psalm będzie taką pociechą i wskazówką. Trzeba zaufać Bogu do końca. Trzeba Mu uwierzyć. Pięknie również, tak mi się skojarzyła, Ewangelia, 16 rozdział Ewangelii świętego Marka, gdzie Jezus już żegnając się z uczniami przed swoim wniebowstąpieniem, mówi do nich: te znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje będą wyrzucać złe duchy. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk. I jeśli co zatrutego by wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Bóg chce uzdalniać każdego z nas do wielkich rzeczy. Tylko trzeba Mu uwierzyć, trzeba Mu zaufać. I w podobnym duchu możemy odnaleźć słowa w dzienniku duchowym Alicji Lęczewskiej, gdy słyszy ona od Jezusa takie słowa: poczucie bezsilności jest potrzebne, bo ukazuje rzeczywistą Twoją bezsilność i niemoc. To ma zbliżać do mnie, a nie oddalać. Ty masz być ślepa, zupełnie ślepa i bezradna, i zupełnie ufająca, stawiająca kroki pewne i odważne, mimo tej ślepoty i ciemności, w jakiej jesteś. To nic, że nie wiesz, że nie potrafisz. Tym lepiej, że tak właśnie jest. Ja trzymam Cię w swoich ramionach. Ja poruszam Twoimi stopami, Twoimi dłońmi. Ja otwieram Twoje usta i kształtuję w nich słowa. Poruszam Twoim sercem i przepełniam je miłością miłosierną, współczującą i pomocną. Ja Twój umysł nasycam mądrością moją. Ja to wszystko czynię, ale tylko wtedy, gdy mi oddasz siebie i zawierzysz, zaufasz, choćby największa ciemność Cię otaczała, choćbyś nie widziała i nie rozumiała nic. Módlmy się do Pana gorąco o taką właśnie łaskę zawierzenia Jemu i zaufania.
na dzisiejszą niedzielę, już jakiś czas temu, wybrałem utwór, który odwołuje się do psalmu 91, do pieśni Kto się w opiekę. Jest to preludium oparte na temacie tej pieśni, które skomponował przedstawiciel polskiego neoromantyzmu Władysław Żeleński. I tak mi się skojarzyło nawet z prezydentem Ukrainy, jego nazwiskiem, bo też widać, że jest człowiekiem, który wierzy w zwycięstwo pomimo tego, że przeciwnik jest o wiele silniejszy. I też jego postawa jest dla mnie inspiracją, żeby się nigdy nie poddawać. I dlatego zapraszam Państwa do wysłuchania tego preludium. Niech ono również stanie się taką przestrzenią muzyczną do medytacji nad psalmem 91, preludium Władysława Żeleńskiego na temat pieśni Kto się w opiekę. Jest to jedno z 25 preludiów na organy, które on napisał, na organy lub fizharmonię. One są podzielone na takie trzy bloki. Są preludia dwugłosowe, trzygłosowe, czterogłosowe. Też utwory o charakterze typowo ćwiczebnym, ale są bardzo piękne i można je wykorzystywać także w trakcie liturgii, czy przed, czy po. Ja prezentuję dziś jedno z tych troszeczkę obszerniejszych właśnie preludium na temat pieśni Kto się w opiekę, które nagrałem na bliskich mojemu sercu organach Kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Kostioła w Kostrzynie nad Odrą. To jest pierwszy instrument, na którym mogłem w życiu w ogóle zagrać i stąd taki sentyment, jak to ktoś się wyraził ostatnio w komentarzu, koszmarny prospekt. No być może. To jest kwestia pewnie gustu, ale przecież te filmy nie są po to, żebyśmy tutaj dywagowali o prospektach organowych, ale byśmy raczej znaleźli w muzyce przestrzeń na medytację słowa. Zatem życzę dobrej medytacji i mam wielką nadzieję, że spotkamy się w przyszłą niedzielę. Szczęść Boże!